Gdzie dzisiaj idziemy? zapytała Żyrafa o imieniu Poznanie, gdy stanęli przed gospodą o nazwie Dosyta. Może wyjdziemy tutaj do gospody? Piękna gospoda zaprasza do środka powiedział profesor Słoneczko. Po czym do niej weszli? Jak tu pięknie! Historia przemawia z każdego miejsca. Spójrz, jakie stare zdjęcia. Jest ich bardzo dużo. Powiedziała Żyrafa. Tak, widzę. Wszystko tu mówi o historii. Takie otoczenie pomaga przenieść się w czas i przestrzeń, gdy powstawała kula ziemska. Ciekawie się czuję. Zaczęły migać mi przed oczami obrazy. O, widzę, jak to miejsce wyglądało sto lat temu, a teraz tysiąc, a teraz dwa tysiące, pięć tysięcy. Dziesięć tysięcy, sto tysięcy lat, jeden milion lat, wiele milionów. Powiedział, gdy przemiły pan Jarosław, właściciel gospody, sięgnął do starego kredensu po różne ciekawe czasopisma i książki, by im je pokazać. Pojawiały się obrazy ciągle do tyłu, a teraz jest pustka. Wszystko się zatrzymało bez ruchu, czeka na stworzenie. Jakaś melodia się pojawia, ten dźwięk jest coraz głośniejszy, wszystko, hm, a nie wiadomo skąd to wszystko przybywa. I zaczyna się kręcić, kręcić, coraz szybciej i szybciej dźwięk się zmienia. I jest coraz potężniejszy, głośniejszy, za chwilę wszystko się zatrzymuje i tak jakby porozumiewa, Każda cząstka z każdą cząstką i określają w tej rozmowie skład planety Ziemia. Wyłania się z malutkiego czegoś, większe coś. O, rośnie, jest raz większa. Nabrała takiego kształtu, jaki ma obecnie. Teraz na niej pojawiają się różne dźwięki i zaczyna krok po kroku coś powstawać. O, woda! Dźwięk się zmienia. Wody jest coraz więcej, ale też powstają lądy, to na Ziemi zaczyna wołać ustawiczną harmonią dźwięku, kolejne dźwięki wyzwalają różne gatunki życia. Ale się robi gęsto od tych różnych gatunków życia na Ziemi, no dosyć. To miejsce, a może nawet ta gospoda o nazwie dosyta. Przenosi w różny czas i przestrzeń. Super! Co za wspaniałe miejsce powiedział profesor Słoneczko, gdy inni oglądali kolejne czasopismo Ty lepiej usiądź i zamów tutaj coś do zjedzenia. Przestań fruwać w czasie i przestrzeni powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Co możemy w tej gospodzie dostać z jedzenia dla zdrowia? Zapytał stworek o imieniu komputer, patrząc na profesora słoneczko. Starobolskiej pożywienie, powiedział profesor słoneczko, dalej gdzieś zawieszony w czasie i przestrzeni, ale spoglądając na stare gazety. To prawda. Wracaj do nas, powiedziała żyrafa do profesora. Nie mogę. Lecę w czasie i przestrzeni, powiedział. Dlaczego on leci, a my nie? zapytał stworek. Wszystkie rzeczy w tym miejscu to sprawiły, to znaczy tak to wszystko jest tutaj poukładane i zawieszone, że to się samo dzieje dla niego. Ta gospoda przeniosła mnie w czas i przestrzeń, powiedział profesor. Szczęściarz, powiedziała żyrafa w momencie, gdy profesor Słoneczko przytomnie już spojrzał na stare łyżwy. Wystarczy. Wszystko już wiem o stworzeniu ziemi, powiedział zagadkowo. Czyżby? A kto powiedział pierwsze słowo? Zapytała żyrafa, zamawiając już w międzyczasie kilka potraw. Bóg to wiadomo, powiedział profesor. To dlaczego mówiłeś o dźwiękach? Zapytała żyrafa. Nie widziałem, co to za słowa, nie znałem tego języka. A właściwie tak byłem zszokowany tym, co widziałem, że nawet się nie wsłuchiwałem, powiedział profesor Słoneczko. Hmm, widzisz, słowo, wszystko zaczęło się dziać od wypowiedzianego przez Boga słowa, powiedziała żyrafa. Zaczarowana gospoda, dostępna dla wtajemniczonych, którzy potrafią się w niej przenieść w czas i przestrzeń. A w niej smaczne staropolskie pożywienie. Zapraszam, powiedział stworek o imieniu komputer. Zapraszamy, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie, spożywając podane w międzyczasie smaczne potrawy.